Szanowni Państwo, po Miejskim Centrum Kultury, po Biurze Wystaw Artystycznych przyszedł czas na inaugurację działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w nowym miejscu, w nowej siedzibie, w pięknych wnętrzach. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo zechcieli dzisiaj tutaj przyjść, być z nami w tym jakże ważnym dla nas dniu. Serdecznie witam Państwa wszystkich. Wiem, że wszyscy są wiernymi przyjaciółmi, czytelnikami biblioteki. Książka jest najlepszym przyjacielem człowieka, a biblioteka jest świątynią jego myśli. I to jest Cyceron. I myślę, że im więcej osób będzie te książki czytać, będzie uduchowione, będzie mogło mieć możliwość poznania wielu innych myśli, tym lepiej, bezpiecznie dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, następuje taki regres, odwrót od czytelnictwa. Widzicie Państwo w swoich domach, na ulicach, na przystankach, w autobusach. Młodzi ludzie, każdy ze swoim telefonem komórkowym, nikt z nikim nie rozmawia. Zanikają te więzi społeczne. Myślę, że ta czytelnia, ta biblioteka, która będzie takim miejscem dyskusji, miejscem spotkań kulturalnych, miejscem zmiany poglądów, miejscem pracy twórczej, miejscem spotkań młodych pokoleń. Chcę też powiedzieć, że mamy taką część dla najmłodszych, dedykowaną naszym najmłodszym mieszkańcom. I myślę, że to w nich musimy zaszczepiać tą pasję do czytelnictwa. Przeprowadziliśmy się z dworku przy ulicy Wardyńskiego, którego powierzchnia użytkowa to było około 300 metrów kwadratowych. Ostrowiecki Browar Kultury to powierzchnia przeznaczona dla biblioteki około 1600 metrów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że pod nami są magazyny, gdzie będą książki składowane w tak zwanym zwartym magazynowaniu, to daje jeszcze większą powierzchnię, dlatego że książki zajmą wtedy mniej miejsca. To po pierwsze, więc powierzchnia. Po drugie, to na co czytelnicy czekali zawsze, co dziś już jest regułą, czyli wolny dostęp do półek. Już nie będzie tak, że to tylko bibliotekarz będzie mógł dojść do regału i podać książkę, tylko każdy czytelnik będzie mógł w naszych części zbiorów oczywiście, bo nie w magazynach, ale tutaj na wypożyczalni sam będzie mógł przeglądać, sam sobie będzie mógł wybierać to, co go interesuje. I wreszcie po trzecie, to jest powierzchnia do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej, której do tej pory absolutnie biblioteka nie miała. Wszystkie nasze działania poza wypożyczeniem były przeprowadzane w zaprzyjaźnionych instytucjach, w wynajmowanych pomieszczeniach, a tu mamy powierzchnię taką, która daje nam możliwość prowadzenia pracy edukacyjnej, kulturalnej z czytelnikiem w każdym wieku. I wreszcie osobny, piękny poziom, gdzie znajduje się biblioteka dla dzieci. I to jest taka biblioteka przedszkole, czyli takie miejsce, w którym chcemy czytelników najmłodszych oswajać z książką poprzez zabawę. Ale to trzeba po prostu przyjść do biblioteki, do Ostrowieckiego Browaru Kultury od poniedziałku 30 i zobaczyć, bo tych wspaniałych rzeczy się po prostu opisać nie da. Przeszedłem się i zobaczyłem, że w wielu miejscach w Polsce pewnie będą zazdrościć, jak zobaczą, jak to jest wszystko zrobione, jakie piękne jest i od zewnątrz, i od wewnątrz. Taka zazdrość pewnie się w paru bibliotekach pojawi w Polsce, no ale to cieszy człowieka, że coś takiego się dzieje, że takie miejsca powstają i że to nie tylko na przykład duże koncerny są sobie w stanie zafundować tego typu miejsce, ale że biblioteka może się w takim pięknym miejscu znaleźć. Opowiem Państwu moje doświadczenie takie konferansjersko zapowiadane, też z literaturą związane. Kiedyś ktoś wymyślił, to dzisiaj nikt się nie przyznał, kto to wymyślił, żebym ja poprowadził taką uroczystość wręczenia nagrody sezonu wydawniczo-księgarskiego księdzu Twardowskiemu. I to bardzo podniosła poważna uroczystość. Ksiądz Twardowski w pierwszym rzędzie siedział, chór śpiewał wiersze księdza Twardowskiego. I ja sobie tak idąc na tę scenę, to transmisja w radiu, idąc na tę scenę, myślę sobie, Boże, żebym ja się tylko w pierwszym zdaniu nie pomylił, to już potem będzie dobrze. I wychodzę na scenę i słyszę, co ja mówię, bo to jest czasami takie zjawisko, że człowiek dopiero słyszy, co powiedział po chwili. Miałem zapowiedzieć przewodniczącego jury, dyrektora Muzeum Literatury, pana Janusza Odrowąża Pieniążka, i słucham, co ja mówię, a ja mówię: przed Państwem przewodniczący jury, dyrektor Muzeum Literatury, pan Janusz Odrowążek Pieniążek. I pan dyrektor idzie na scenę, grozi mi palcem i mówi: tylko nie Odrowążek, tylko nie Odrowążek. Ja już wiedziałem, że nie mam się co bronić w tej sytuacji. I mówię:
Przepraszam, panie dyrektorze, ale proszę mi szczerze powiedzieć, czy mnie pierwszemu się to zdarzyło? I on mnie tu wyratował, bo powiedział, nie, już kiedyś w kancelarii prezydenta przedstawili mnie Januszek od Drogążek pieniądze. Są lepsi od pana. Dzisiaj przygotowaliśmy dla najmłodszych takie spotkanie z żywym słowem. Przed państwem wystąpi za chwileczkę nowy teatr, który w Ostrowcu jeszcze nie gościł. Mam nadzieję, że ze spektaklem, który się dzieciom przede wszystkim bardzo spodoba, no opiekunom, rodzicom, dziadkom również. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witam i zapraszam na ten spektakl. Więc bajce na spotkanie, chęć przed siebie pędzić boso, z wiatrem w sercu, z słonkiem w nosach. I tam, gdzie ścieżki tej kraniec, chciałabym w ślicznej altanie spotkać go. O, kogo na Boga? Rycerza, Janiusiu droga, młodzieńca, piastunko miła, którego sobie wyśniłam. Ależ królewno! Na cóż tym złego, że chciałabym biec do niego? Biegłabym już, teraz! Jedno, że nóżki uwiera. Niezwykłam mnie chodzić boso. O, zaraz ci żelki przyniosą. Chodź, królewno. Usiądź na ławeczkę. Niania poczyta troszeczkę o tym, jak to smok szpotawy szedł się kąpać w nurtach Rawy. Ojej, znam to już na pamięć, ale to